Na Dolnym Śląsku rozpoczęła się trzecia edycja koncertów z klasyką i jazzem przez Polskę. W tym roku w ramach tego wydarzenia odbędzie się około 24 koncertów. Zostały one rozłożone w czasie. Pierwszy z tych koncertów odbył się już 14 marca w Nowogrodzcu, a kolejne będą się odbywać z częstotliwością co 2 tygodnie, aż do października bieżącego roku. Projekt jest realizowany wspólnie z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca i prowadzony przez Ośrodek Kultury i Sztuki w Wrocławiu. Ma na celu docieranie z kulturą na najwyższym poziomie do mniejszych miejscowości i w miejsca nieoczywiste. Ktoś na przykład wyremontował jakąś stodołę i tam próbuje jakąś aktywność lokalną robić. Albo ktoś kupił jakiś pałac i jeszcze są ruiny. Albo jakiś stary kościół, żeby to były miejsca, które nie żyją na co dzień kulturą. Taka inicjatywa spotkała się z ciepłym przyjęciem ze strony mieszkańców. Jaka była moja radość, kiedy po tych koncertach dzwonili do mnie wójtowie albo wysyłali lokalne koła gospodyń wiejskich albo jakieś organizacje. Panie marszałku, prosimy zapisać na przyszły rok. U nas musi być ten koncert, była owacja na stojąco, muzycy nie mogli wyjść z sali. Jest to program tak naprawdę edukacji kulturalnej. Mamy dziesiątki nowych propozycji i próśb z takich miejsc, w których bardzo, bardzo dawno, a może nawet nigdy, koncerty tego typu jak jazz czy muzyka klasyczna się po prostu nie odbywały. W pierwszej edycji były 24 koncerty, w ubiegłym roku 32, w tym roku startujemy od 24 koncertów, ale mamy poskładane wnioski o kolejne środki finansowe i być może będzie to, tak jak w ubiegłym roku, większa liczba. W ramach tegorocznej edycji koncerty odbędą się m.in. w Prunowie, Wojanowie, Przewornie i Strzelinie. Między innymi w tym roku, uwaga, laureat konkursu chopinowskiego z 2005 roku, czyli Rafał Blechacz. W trzech koncertach myślę, że warto już teraz starać się o zaproszenia na te koncerty, ale też między innymi Tomek Wendt, wybitny polski saksofonista, wymieniany w tym roku w Jazz Forum w czołówce. To jest wielka przyjemność, wielka okazja pokazać swoją muzykę w nowo odkrytych miejscach. Dla mnie jest ogromną przyjemnością wystąpić i przedstawić Państwu mój najnowszy zespół, który się składa z samych wybitności polskiego jazzu. Jest to Michał Misiewicz na perkusji, Szymon Mika na gitarze. I akurat na tej serii koncertowej wystąpi na kontrabasie Piotr Narajowski. Tworzymy, improwizujemy i bardzo serdecznie Was zapraszamy, żebyście byli w tym akcie improwizacji razem z nami. Echo 24, Nina Jutrzymko.